Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałaśiński, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu na temat.pl. Witam Państwa bardzo ciepło, wiosennie. Witam naszego gościa, no, człowieka, który w tej chwili należy do e, najsłynniejszych w Polsce: Eke Overbeck, dziennikarz autor tej, o tej książki. Maksima kulpa, Jan Paweł II Wiedział. Na pewno Państwo słyszeli, razem z reportażem Marcina Gutowskiego, Franciszkańska trzy stali się mimowolnymi bohaterami no, jednej z największych nagonek medialnych i nie tylko medialnych, polityczno-kościelnych w naszym kraju. W związku z tym muszę Cię od razu zapytać, jakę Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Jesteś lewakiem. Nie jestem. Przynajmniej ja się nie czuję lewakiem. Tak? A jesteś y, członkiem jakiegoś spisku mającego na celu zniszczenie nie. kościoła katolickiego? Też nie. To jaka jest Twoja motywacja do napisania najpierw w 2013 proste. roku książki pod tytułem Lękajcie się? Pierwszej w Polsce książki poświęconej pedofilii wśród księży, powstałej na podstawie rozmów z ofiarami księży pedofilii. No i teraz yy, książki będącej rezultatem szeroko zakrojonej kwerendy, polegającej na badaniu, jakby to powiedzieć, no, działalności Jana Pawła II z czasów. Nie tylko z czasów, ale głównie z czasu, kiedy był jeszcze w Polsce, zanim został wybrany na papieża. Jakie są motywacje Twoje? Motywacja jest przede wszystkim to, żeby robić to, co dziennikarz powinien robić. Mianowicie powinien wyjaśnić, no, znaleźć albo szukać przynajmniej odpowiedzi na otwarte pytanie. Od połowy lat 80., kiedy kryzys na tle molestowania seksualnego nieletnich wybuch w Kościele Katolickim, no tak naprawdę cały świat zadaje pytanie, co wiedział, albo wie, albo wiedział, wtedy wie, teraz wiedział, e, papież Jan Paweł II. A jak na razie to no, ostatecznej odpowiedzi e, na, na to pytanie nie było. było owszem, różne te, różne afery pod koniec Pontyfikatu, gdzie było bardzo dużo, no, bardzo silnych poszlaków, które pokazały, wskazały na to, że on wiedział i, i, i brał czynny udział w kryciu, no, albo duchownych, którzy sami molestowali, albo tych, którzy tuszowali, molestowania, ale tak naprawdę twardego dowodu na to, że on od samego początku, czyli od momentu, kiedy wybuchł ten kryzys w połowie lat 80., wiedział, takich dowodów jeszcze nie było. I tak naprawdę po pierwszej książce, która tak naprawdę też było takie trochę no, przypadkiem, to znaczy że to był zbieg okoliczności, że się zajmowałem w ogóle, zacząłem zajmować tym tematem. To potem tak naprawdę już nie chciałem się tym tematem zajmować, ale no, widziałem, że w Polsce chodzi się dookoła Jana Pawła II, mimo tego, że właśnie to pytanie, które tam przed chwilą e, tak e, opisałem, było tak naprawdę głównym z pytaniem, albo tak? jeden, jeden, jedno z głównych pytań, e, gdy chodzi o ten. No bądź to bądź największe kryzys w Kościele katolickim od czasów Reformacji, więc chciałem po prostu znaleźć od, odpowiedź na to pytanie. Widziałam, że inni się tym nie zajmują, więc stwierdziłam, odpowiedź musi być w Polsce, więc zacząłem szukać. No i motywację przede wszystkim jest to, że myślę, że ofiary mają po prostu prawo wiedzieć, tak? bo nie mówimy tu, to nie jest tylko, tu nie mówimy tylko o Polsce. Mówimy o całym świecie katolickim, tak? bo wszędzie są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ofiar. I oni mają prawo wiedzieć, że to, to nie był ich lokalny proboszcz, ich lokalny biskup, tylko że to był system. I system, który prowadzi wprost na sam szczyt e, kościoła do samego papieża że tam wiedziano o tym od samego początku, że takie rzeczy się dzieją. Dobrze, wiedziano to jedna sprawa, a czyniono to druga sprawa. Znaczy, Jan Karol Wojtyła, święty Karol Wojtyła, Jan Paweł II nigdy nikogo nie molestował. Nie, ale tu, tu mówimy o tuszowaniu. Problem, problem nie polega na tym, no oczywiście problem polega na tym, że są ci którzy robią takie rzeczy, tak? ale to, to, to zdarza się wszędzie. Tak? to jest często też jest taka krytyka pod naszą adresą jako dziennikarze, tak? że my się tak... No, patrzymy cały czas na, 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 na Kościół i cały czas zajmujemy się Kościołem. To się dzieje w, też w wielu innych miejscach. Problem pole w, w przypadku Kościoła katolickiego polega na tym, że był cały system ukrywania, takie systematyczne ukrywanie tego typu przestępstw. I Na, na czele tego, tego systemu no, stał papież, który wiedział, że od samego początku, początku już kiedy on został wybrany papieżem, już miał doświadczenie z tym, prawda? Już, już znał takie przypadki, on wiedział, że takie rzeczy się dzieją, więc w momencie, kiedy wybuchł ten kryzys amerykański, no, powinien był reagować. Tego nie robił. No nie, kiedy wybuchł kryzys amerykański, w decyzji bostońskiej zareagował bardzo gwałtownie. Ale to jest dużo później. Zaczęło się rok, w latach no tak. 80., i wtedy od razu. W 1985 roku, to wiemy na pewno, w marcu 85, 85 roku został nie tylko poinformowany ze wszystkimi szczegółami, które wtedy były drastycznymi, które wtedy były znane, ale też ostrzegane, że to jest tykająca bomba pod całym kościołem. A mimo tego nic nie robił, bo cały czas jakby wypierał. Wypierał. Jakby tę wiedzę. Eke, wiedzieli wszyscy biskupi na całym świecie, i wszyscy biskupi robili dokładnie to samo to znaczy tuszowali dla dobra kościoła mieli taką dyrektywę, taki imperatyw moralny czasami. No, moralny bym to nie nazwał, bo właśnie problem polega na tym, że to jest sprzeczne z Ewangelią, to co robili. I może chcieli ochronić instytucje, ale na pewno działali wbrew Ewangelia, Ewangelii, bo Ewangelia mówi, że masz chronić słabszych, tak? I też to, co mnie najbardziej uderza teraz w tej dyskusji w Polsce, to jest właśnie ten podział, że widzimy po jednej stronie tych, którzy patrzą na Kościół jako na instytucje, które która odegra jakąś rolę ważną społeczną przede wszystkim polityczną, a dru po drugiej stronie są ci, którzy szukają w kościele Ewangelii, tak? I oczekują od tych e, pasterzy, tak? Oczekują, że e, opiekują się owc owcami, tak? E, zwłaszcza tymi słabszymi. I to, co jest ciekawe, jest to, że ludzie, którzy tak zazwyczaj, no, nie znajdują się w jednym obozie, kiedy, kiedy chodzi o tę kontrowersję, właśnie stoją nagle obok siebie. Także to jest bardzo, bardzo ciekawy podział, który widać w tej chwili. Wiesz, przez całą literaturę od średniowiecza począwszy przewijają się nawet wśród najbardziej religijnych autorów krytyki pod adresem rozwiązłości ludzi kościoła, zwłaszcza mnichów. No, biskupów się raczej wtedy nie dotykało, bo to byli niemalże książęta kościoła, ale to nie jest nowe. Poprzednicy Jana Pawła II zapewne stosowali dokładnie te same praktyki i jako patriarchowie, tak jak Jan XXIII, i jako biskupi Wielkich diecezji, Paweł VI, przedtem Pius XII, XI i tak dalej, począwszy od no oczywiście wszyscy to wiedzieli i wszyscy zawsze tuszowali dlaczego po Janie Pawle II nagle należało się spodziewać że on zerwie z tą tradycją ukrywania tych no, tych przestępstw seksualnych mm. których się dopuszczali dość masowo księża i to zawsze we wszystkich epokach tak ja pokazuję w książce że to jest bardzo stary problem i też pokazuję że właśnie są i para Warunków, które trzeba spełnić, żeby taki kryzys miał miejsce, tak? Bo to nie jest tylko to, że dochodzi do tych przestępstw. Do tego jeszcze musi być e, opinia publiczna, która jest oburzona, tak? Te przestępstwa muszą, muszą być uznane jako takie, i do tego w przypadku Kościoła musi jeszcze być jakaś siła zewnętrzna władza świecka, które zmusza do tego, że zmusza kościół do tego, żeby się tym zająć, tak? a Te trzy warunki zostały po raz pierwszy spełnione w, w Stanach Zjednoczonych w latach 80., gdzie na początku opinia publiczna nie chciała wierzyć. To po prostu to było tak, to było tak niebywałe, niewyobrażalne, że też może coś takiego robić, tak? I no a jak to już te informacje zaczęły się pojawiać, no to było wielkie oburzenie, a w Stanach Zjednoczonych no, nie patyczkowali się. Mamy już 45 lat opóźnienia my w Polsce, ale wtedy opinia publiczna nie chciała wierzyć w Stanach Zjednoczonych, a teraz w Polsce opinia publiczna nie bardzo chce wierzyć w, no, w to, co jest opisane w twojej książce czy w reportażu Marcina. Tak, e, jeszcze dokończę odpowiedź na Twoje poprzednie pytanie, dlaczego ja na Paweł Drego? No, po prostu padło na niego. No. On był akurat papieżem w tym momencie, kiedy te ta, ten. Problem stał się palącym problemem i wręcz tykającym bombą pod całym kościołem. Tak? I choćby z, te, z tego powodu już miałoby Wiesz, Rozpowszechnienie i globalizacja informacji myślę, że odegrała tutaj dużą rolę. On rzeczywiście łączył dwie epoki. Wiesz, epoki słowa pisanego i epoki słowa mówionego i widzianego na całym świecie. Łatwiej było dotrzeć po prostu z faktami, tak, z informacjami ale do. to jak to, ale Jan Paweł II. Doskonale odnalazł się w tej, tej tak, nowej epoce. Wprowadzał prawda? kościół w epokę. Także on, on bardzo dobrze umiał no, ja, d, grać, jakby pod t, tymi nowymi mediami, prawda? A gdy chodzi o inne sprawy, co też w książce pokazuje, e, dostał, dostawał setki listów od ofiary, ale nigdy nie był odpowiedzi, nigdy nie, nie spotykał się z ofiarami, tak? Odwracał zawsze wzrok, ale gdy chodziło o inne sprawy, o, jak to powiedzieć, odchylenie od, od nauki Kościoła, taką jak, tak, tak jak on widział, że ma być, no to reakcja na Watykano Fatyka, zawsze była natychmiastowa. I gwałtowna. I gwałtowna. Także to no, jest zwłaszcza ta... w kwestiach tak. obyczajowych, że tak się wyraża, Znaczy, no, no. bardzo potępiał papież używanie prezerwatyw, bardzo potępiał związki pozamałżeńskie i inne rzeczy. Tak, ale właśnie. To też, bo wracam jeszcze raz do tego pytania, dlaczego on powinien był zareagować. No, padło na jego, bo on akurat był głową kościoła w momencie, kiedy ten problem stał się palący, tak? Ale też, kto jak to? Ale Jan Paweł II miał bardzo surową naukę, gdy chodzi o seksualność, tak? I potępiał, no, wręcz. Każdą formę seksualności poza seksem w małżeństwie między mężczyzną a kobietą. Tylko tak? w celach prokreacji, a nie dla przyjemności. To nawet jest w oficjalnej doktrynie. zawarte. No, to kto jak to? Jeszcze raz powtarzam, ale to chyba on, który tak po prostu, tak surową e, moralność seksualną narzucał. Chyba rozumiał, tak, że seks dzieckiem jest czymś złym. Co, co zresztą też sam pisał prawda, w 70 roku, w 71, przepraszam, w liście do jednego z tych księży, których no, historii tam opisuje w książce. Tam używa słowa przestępstwo, kiedy ten człowiek wychodzi z, z więzienia i on, on określa to, co on robił, te, czyli to molestowanie dziewcząt dziesięcioleci, jak, jak jego przystępstwo. Czyli on miał tę świadomość. On miał tę świadomość. Wracając do twojego pytania, bo ty jeszcze pytałeś o, o to, że w Polsce cały czas, tak? Nie chcę ludzi nie chcą wierzyć. Nie, znaczy, że, że jesteśmy za później. Nikt nie chce wierzyć na początku, a u nas ta świadomość dotarła później niż w innych krajach. No Inne kraje. Począwszy od Stanów Zjednoczonych, ale potem przez Chile, przez Twoją ojczyznę, Holandię, przez Niemcy. No, jakby rozliczenia dokonano. I opinia publiczna wie, jak do tego podchodzić, i wie, że to są informacje wiarygodne, udowodnione. U nas to dopiero się zaczyna ten proces społeczny, więc jest prawdopodobne, że to jeszcze potrwa, zanim opinia publiczna przyjmie do wiadomości, że to prawda. No, 10 lat temu to w ogóle nikt nie chciał wierzyć. nie? Jak pisałem, lękajcie się, to w ogóle to był szok, że ktoś mówi, że Koście Katolicki ma dokładnie ten sam problem, co w innych krajach i dokładnie w ten sam sposób tuszuje ukrywa. Tak? I też na początku nikt nie chciał wierzyć. Teraz to jest wiedza no, dosyć jednak powszechna. Tylko teraz idziemy jakby o krok dalej i pokazujemy, że no, sam Jan Paweł II był w tym, wiedział o tym i nawet brał udział w tym tak jako, jako, jako biskup. Ja, fakt, ale fakt, że był jednym z tysięcy, którzy nie, to moment, robili... moment, moment, bo to jest to, co ja często słyszę, tę krytykę. Nie chodzi, przede wszystkim chodzi o to, co on robił i przede wszystkim nie robił jako papież. Czyli te fakty, które no, ujawniam w tej, tej książce, miały miejsce, kiedy on był arcybiskupem krakowskim, ale on rzucają przede wszystkim światło na Jana Pawła II jako papieża, bo wtedy już nie ma. No wtedy on był in charge, tak? On był ten, ten, który miał władzę. On miał władzę, żeby coś czynić, tak? Żeby coś zmienić. Wtedy też już była e, ta wiedza, ta świadomość, e, jaki, to, jaki to ma niszczycielską siłę na, na psychikę dziecka i potem dorosłego. Wtedy też już wiadomo, że to jest ogromne zagrożenie dla kościoła. A mimo tego wszystkiego on, no. Uparcie, jakby patrzył w drugą stronę. Gdyby w latach 90. nie wielka presja, przede wszystkim kardynała Ratzingera, no to, to, to może do samego końca nic nie by nie robił. Teraz był pierwszy, pierwszy mało kroczek, był w 2001 roku, a mimo tego. No nie taki rok... mały, nie taki mały. No to... jednak wezwał tutaj biskupów do Watykanu, biskupów amerykańskich i jego list pasterski na Wielki Czwartek święto kapłaństwa mm -hmm. był. Y no, krzykiem był, był dramatycznym oskarżeniem. Takich tonów Jan Paweł II nigdy chyba w swoim pontyfikacie nie używał to pod 2000, adresem kapłanów. Drugi, drugi rok. Tak. Ja mówię o 2001 roku, kiedy e, 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 wprowadzono regułę, że no tak. wszystkie przypadki powinny być zgłoszone do e, Kongregacji Nauki i Wiary, czyli do Ratzingera. I to już był tak naprawdę pierwszy raz, w Watykan uznał, że ma tu jakąś odpowiedzialność, tak? bo do tego czasu cały czas no, udawano, że nie, no, nie wiedzą. No tak. Co... Papież Franciszek kilka miesięcy temu opowiedział historię z życia kardynała Ratzingera, który z dosie dotyczącym tego seryjnego gwałciciela, zbrodniarza seksualnego i nie tylko, oszustwa, oszustwa finansowego, mm. czyli Marcela Masiela De Goziado, y, poszedł na zebranie i wrócił przerażony, mówiąc: Przegraliśmy. Niosąc twarde dowody mm. wszystkich jego przestępstw, wrócił pokonany, ponieważ y, otoczenie papieża z kardynałem na czele, ale również no, cała góra. Tak, tam jest mowa o druga strona wygrała. Tak, dosłownie tak, tak, tak powiedział. A my nie wiemy, kto był ten, e, czy tam tą był drugą pies, stroną. Tą tak? Ta tak. A tam, bo to było na pokładzie samolotu, kiedy on, kiedy on opowiada, opowiadał. Tak, tak, opowiadał tak, tam. tam mówił, że, no, to, że Jan Paweł II był przy tym obecnie, a potem on się wycofał, Raki z tego wycofał. Ta książka, ta książka zaczyna się nie od krytyki pod adresem Jana Pawła II, czyli od krytyki obecnego papieża Franciszka, że on no, znajduje się w sytuacji no, nie do zazdroszczenia, w potrzasku tak naprawdę, bo on kanonizował Jana Pawła II a on obiecał czyścić Kościół. Nie. Jego zadaniem nie było czyszczenie Kościoła. Jego zadaniem była reforma kurii rzymskiej, która była oczywiście siedliskiem obiecał, wszelkiego występu. Obiecał, że, że będzie zwalczać i żeby to, to zło zniknęło z Kościoła. Również. Będzie zwalczać tych, którzy negują i tuszują ten problem. No tak, to już w którymś momencie zmuszony sytuacją do tego coś takiego no tak, powiedział, ale to, to zawsze. po to... tym, jak wziął w obronę księży pedofili w Chile, prawda? Z, z czego się musiał wycofać pod naciskiem tak. opinii publicznej. Ale ja pokazuje właśnie tam na początku książki, że w sprawie Polski on tak naprawdę Och, On nie wie, nie co robi. On bo... nic nie robił, wręcz. Nic. Robił wszystko, żeby tutaj, broń Boże, nie doszło tak. do jego dochodzenia. I nie wiem, czy przyjechał... widziałeś jego pierwsze reakcje na książkę i na, 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 na film, na reportaż. No to jest po prostu też to taka kompletna, no tak. no nazwijmy to, zadziwiająca reakcja. No, po prostu... Powiedział i nie powiedział, Elisabetta Piquet okazała się bohaterska dla Lanasią argentyńskiej gazety, znakomitej z continent. Zdając to pytanie, ale papież wprost nie odpowiedział. Odpowiedział coś takiego: No przecież robił to, co robili wszyscy, bo wtedy tak się po prostu powiedział robiło. Dla rzeczy. niego to było normalne. Trzy rzeczy. Ona powiedział, że on nie, nie wie o co chodzi. To już jest bardzo dziwne, bo ja publikowałem już w Holandii w zeszłym roku na ten temat. Dosyć głośno to też było, bo też w telewizji to było, bo już w Holandii przedostało się za granicę, także no. Jakaś służba watykańska powinna to, to zauważyć, a poza tym no, o ksiądz. Nie protestanci by... coś mówią, zawsze krytykują <noise> katolików. No tak, ale e, poza tym już o, o książce też już dyskusja już trwała, zanim e, już było przedpublikację, prawda? Także no, to jest trochę dziwny, że nie dotarł do niego. Potem opowiedział coś, coś takiego, że do Bostonu, czyli do 2002 roku, tak. no tak po prostu było. No, to jest zadziwiająca wypowiedź. Naprawdę, to jest zadziwiająca wypowiedź, bo tak naprawdę. No, nie no, pierwsza i nie ostatnią no, tak, tak. no tak. No i potem robił to co, to, co Jan Paweł II też ciągle robił. Pokazał palcem innych, tak? Że w szkołach, w rodzinach, w. No, no istotnie, bo statystyki wskazują, że pierwszym miejscem, w którym się No tak, ale w liczbach absolutnych tak, oczywiście. Na drugi to, rodzina, drugiej to tak, podoficerowie ale... i wojsko, a kościół jest a bo na trzecim Albo tych jest po prostu miejscu. więcej, tak? Ale co jest dziwne na szóstym. No. Także tutaj to jest, to, jest, to, jest, to jest w liczbach absolutnych owszem, ale no, powtarzam, z małej z tych instytucji, gdzie w procentach po prostu się liczą e, sprawców. Tak? Czy spodziewałeś się aż takiego odzewu na, na Twoją książkę i na reportaż Marcina? No, że reakcje mogą być emocjonalne, to, to, to z tym się liczyłem, no. no ale tutaj mamy do czynienia no, z tym w rodzaju buntu polityczno-religijnego jakieś krucjaty reakcja wściekła, histeryczna trudna, groźna. To po prostu. Czy mając świadomość, że będzie taka reakcja, też byś się zdecydował na publikację, czy jednak. Tak. tak. Czy desperackie bohaterstwo potrzebne jest do napisania takiej książki i do zrobienia takiej ferendy? Nie wiem, po prostu no, albo się jest dziennikarzem, albo się nie jest. Właśnie, jesteś dziennikarzem, nie politykiem, i tak. o polityczne opinie Cię nie pytam, ale no, ta reakcja może Cię zmiażdżyć, mm. nie boisz się? Nie, no, robił i robię to, co należy. To tak nie, do w twoje życie się zmieniło. Odwołano twoje spotkanie autorskie w Krakowie, bo ze względów bezpieczeństwa. Ach, no tak, no ale nie można się nie można się bać, nie? Można to takie ludzkie bać się. No tak, ale wiesz. No trudno. No, no. no, czyli okazywanie prawdy nie tylko w dziedzinie polityki, ale zwłaszcza Kościoła wymaga pewnego bohaterstwa. Czujesz się bohaterem dzisiaj? Nie, tak jak mówię, ja robiłem to, co dziennikarz powinien robić no i tyle. Ech. Począwszy od sekretarza konferencji episkopatu, arcybiskopa Gondeciego, przez całą masę pisarczyków reżimowych. Zarzucać się nierzetelność w tej książce. No tak. Zwłaszcza ci, nierzetelny. Zwłaszcza ci którzy całą karierę no, spędzili w archiwach IPN, tak? teraz historycy przeważnie, to teraz mówią, że to jest. Na ubeckich dokumentach tak. zrobione, które są no. wiarygodne, kiedy trzeba atakować Lecha Wałęsę, tak. a kiedy pokazuje się Okay, to po kolei. A więc Jak to właśnie jest z tymi ubeckimi papierami? No, to spo, po kolei. Po pierwsze, te dokumenty są punktem wejścia, tak? Ważne jest to, że zarówno Marcin, jak i ja znaleźliśmy świadków, ludzi jeszcze żyjących, którzy potwierdzają to, co jest napisane w tych papierach. Czyli to nie jest po prostu, to nie jest po prostu na podstawie zbieckich materiałów. Po drugie, Dużo tych materiałów, zwłaszcza tych, które są najbardziej no, obszerne, najbardziej obszerne opisują te, 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 te przestępstwa seksualne, to są tak naprawdę dokumenty sądowe. To są kopie dokumentów sądowych, które SB schowała, tak? zachowała. Te, czyli to nie są typowe esbeckie materiały. I po trzecie w ogóle to jest nieporozumienie myśleć, że w tych e, materiałach IPN-u są same no, fałszywki, tak? Bo żadna służba wywiadowcza nie może funkcjonować na podstawie fałszywych informacji. Służba wywiadowcza, nieważne, czy to komunistyczna, albo nie wiem, kapitalistyczna, albo jakikolwiek, każda służba wywiadowcza robi, robi to samo, zbiera jak najwięcej informacji i, i ustala jak, wiarygodność tych informacji, bo na tym polega praca z tych służb. I to też widać w tych dokumentach, że SB, no może było bardzo niemoralne, ale było, na pewno było profesjonalne i starała się cały czas sprawdzać wiarygodność. Tak? Czyli po prostu były tam konfrontacje z innymi źródłami. Często jest jakaś informacja, i to jest podane, z jakich źródeł pochodzi. Tak? Cały czas usta były takie raporty, no, o ile jak jakiś informator był wiarygodny. Tak? I nie niektórzy informatorzy byli uważani za, bo sprawdzano, ich e, info, informacji, które dostarczali e, by, byli uważani za bardzo wiarygodni inni wręcz przeciwnie tak także to jest to jest mit to jest mit że tam są same kłamstwa owszem i są zdarzały się fałszywki ja też ja opisuję ja opisuję fałszywki e, także to nie jest tak że ja tutaj bezkrytycznie podchodzę do do, do, do źródeł ale przede wszystkim najważniejsze jest to że są świadkowie. Uważam, że jest taki problem, że wszyscy ci, którzy się rzucili na Marcina Gutowskiego i na ciebie po ukazaniu się książki, po ukazaniu się reportażu, właściwie ani razu nie, nie zająknęli się o ofiarach. W dalszym ciągu tak, nie tak, ma tak, słowa tak, o ofiarach. Tak, tak. Że ofiarą w tym wszystkim jest Jan Paweł II i inni biskupi, księża, którzy kryli, a nawet sami sami, no pedofile. No, zdaje się, że jest jakaś akcja w obronie księdza Sadosia, który wcale nie był pedofilem, tylko po prostu homoseksualistą i, mm -hmm. i uprawiał stosunki płciowe z dorosłymi. No, chyba nie tylko. Tam jest wyraźnie napisane w tych dokumentach, że z uczniami. tak Tylko jest, w książce to też pisze, że tam nie ma informacji, że Miał stosunki z chłopcami poniżej 15, 15 roku życia, więc tu słowo pedofil faktycznie nie można używać. Ja tego też nie robię w książce, żeby było jasne. Ale nie to jest tam najważniejsze w tej historii. Najważniejsze jest reakcja Wojtyła. To jest najważniejsze. Jak on reaguje na informacje albo na skargi rodziców. Że ksiądz Saduś molestuje ich dzieci. Jak on na to reaguje? No, widzimy, jak on na to, na to reaguje. Tak? Chroni tego księdza i załatwia mu nowy start za granicę. Tak? Także. Um, jakie było Twoje pierwsze pytanie? Bo nie pamiętam. Um, no, że brak, brak reakcji na, na. A, tak, oczywiście, a, ofiar, a to ci dziwi? No. To ci dziwi, bo zawsze jest to samo w Polsce. Zawsze jest Dlaczego to samo. No A w przede w Polsce, wszystkim tak. w Polsce. W Polsce ten fenomen victim blaming jest bardzo silny. Czyli po prostu ofiary są oskarżane o to, tak? Są oskarżane o to, A, że to tak. to tak. W Polsce też do niedawna. Tak, ale, ale w Polsce jest to bardzo, bardzo silne. I nie tylko, gdy mówimy o, 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 o molestowaniu seksualnym dzieci. Ale w ogóle no tak, tak. przestępstwo seksualne, że ofiara jest oskarżana o to, że ma się czuć winna. I niestety bardzo często tak jest. Ofiara tak, czuje się winna. się tak. wyzywająco ubierała, no. sama tego chciała. No, tak. no, i, no i, i, i też dlatego, że. Arcybiskup Muszyński, wówczas szef episkopatu, powiedział, że dzieci same lgną, prawda? No, tak. I ściągają na złą drogę biednych księży. Czy mógłbyś skomentować to zdanie arcybiskupa? E, Michalika, tak? Ofer... E, tak? Tak, tak, tak. Michelko tak, to tak, była. Tak. No? oczywiście. Tak, tak że no? dzieci same lgną i ściągają na złą drogę biednych kapłanów. Tak. Powiem tyle, że. Książka zaczyna się od dedykacji i to jest po prostu. Ofiara to była ofiara. E, Diacezji pana Michalika. Także i tyle na ten temat. Także to jest po prostu jest to tak tak no haniebna wypowiedź, że to już w ogóle trudno, trudno w to uwierzyć, że to powiedział. To powiedz mi, jak zmienił się Eke Owerbek po publikacji tej książki i po tych wszystkich reakcjach, które na jego głowę biedną spadły. Że co? Jak się zmienił? A, Overbeck? Nie no, po... się nie zmienię chyba. No. Nie, nie zmienisz nie. się. Nie. Nie, nie oglądasz się za siebie? Nie. Staram się nie czytać. Tam, no, A na jak social media. Przyjmujesz fakt, że właściwie nie ma żadnej konkretnej reakcji ze strony Watykanu na to, co się w, w Kościele Polskim dzieje? W Kościele Polskim, który de facto właściwie wypowiedział już od dawna posłuszeństwo Temu papieżowi w kościele, który w dalszym ciągu, jakby to powiedzieć, czci i chroni kardynała Dziewisza. Watykan uniewinnił go z zarzutów przedstawionych m.in. przez Marcina w Don no, ale w ogóle nie był poruszony fakt, że był wielkim protektorem Masiela de że tak jak jeden z amerykańskich dziennikarzy pisał, Brał od niego koperty wypchane My. dolarami, że na pożegnanie kardynała Dziwisza w Rzymie, kiedy miał objąć metropolię krakowską, My. zakon legionistów Chrystusa wydał przyjęcie na 1500 osób, My. żeby go uczcić i pożegnać. I Watykan nad tym przechodzi do porządku dziennego. Watykan, papieża Franciszka, człowieka, który miał zmienić Kurię Rzymską. Rozprawić się z lobby homoseksualnym, no. o którym mówił zarówno sam papież Franciszek, jak i Benedykt XVI. No tak. Czyli bez niej Po prostu Franciszek się nie różni od, od swoich poprzedników, w tym, że on robi tylko tyle, do czego jest zmuszona, A jeżeli w, w Polsce, jeżeli nie będzie presji ze strony społeczeństwa, albo ze strony e, władz publicznych A. za Kościół, to po prostu Kościół robi tylko tyle, żeby uciszyć sprawę, co zresztą już robi, nie? Od, same, od samego początku robi, to nie. widać, że ten damage control już jest... E, no ale już, już były trwa. takie wielkie oczekiwania, kiedy w listopadzie polscy biskupi mm. pojechali do Watykanu tak. z wizytą Adlimina, i... I co? I nic. I nic. I nic. A to kogo dziwi? No, Bo mnie nie dziwi, nie dziwi nie, no mnie nie dziwi. Akurat mnie nie dziwi. Mnie nie powinno dziwić, ale dziwi mnie. A Masz może jakąś hipotezę, dlaczego akurat Kościół Katolicki tak bardzo skupia się na y, sprawach seksualności człowieka? <laughs> ja tam. No tak, no tak, no tak. No, trochę zboczamy teraz, tak? Z tematu. Trochę idziemy na no, szersze. Tak, tak. tak, tak no. No, to jest tak naprawdę to w XIX wieku stał się takim tematem bardzo silnym, tak? No, bo to jest też, myślę, że to jest też. To e, są różne rzeczy tu grają. To ma coś do e, celibatu, do tego, że kościół w tradycyjnym społeczeństwie jest taką. No, taką, e, takie miejsce, gdzie ludzie o innej orientacji seksualnej, które jest, jest potępiane w społeczeństwie, mogą się odnaleźć. Tak? E, no Czyli i taki azyl dla homoseksualistów. Tak, ja myślę, że tradycyjnie to, to, to kościół spełnił te, te, taką funkcję, tak? że i dlatego też kościół nie, nie ma nic przeciw e, gejom. Tylko ma coś przeciw organizacj organizacjom gejowskim, bo to jest konkurencja de facto. Tak? A, no nie, nie, nie. Teraz to już y, satyrycznie mówisz. Y, o, ja nie a... wiem, czy do końca tak satyrycznie. Nie, nie, nie jest to rzeczywiście była, była wie no bo... wielkie pytanie, dlaczego organizacja tak przesiąknięta y, no to to homoseksualistami tak bardzo, bardzo atakuje homoseksualizm. No właśnie nie ma. Homilii, która by tego nie potępiała, no to w każdym razie jest w centrum zainteresowania. Lobby homoseksualne to jest zło sprawca wszystkich nieszczęść tego świata. Tak, lobby. Mówią homoseksualiści. Ideologia gender i lobby homoseksualne. No to jest ulubiony temat tak, homilii. Ale widzisz, gej jest dobry, jeżeli zgłosi się do, do seminarium albo do klasztoru tak? i zasila rangi szeregi Kościoła, tak? I gdzie po prostu to, no, to wszystko ukrywa i utrzymuje jakby ten symboliczny porządek społeczeństwa, gdzie homoseksualnym jest potępiane, ale nie już nie jest dobry w momencie, kiedy idzie z organizacjami LGBT i Plus, tak? Poczekaj, które no pojawiały po się. już ten... nie jest dobry, ponieważ. Papież Benedykt wprowadził tę modyfikację, że musi być sprawdzana orientacja seksualna tak, kandydatów ale to, ale do seminarium. Dla, tak, ale to jest bardzo niedawno. Tak? Ale setki lat. No setki tak, tak, lat tak, to tak, było, lat było tak, myślę tak, jak ja to opisuję teraz. Nie? A no. pojawiały się te nieszczęsne, z punktu widzenia Kościoła, organizacje LGBTI+, w latach no, 70 80 I to jest, tak jak mówię, to jest prost, no konkurencja. tak? Bo tutaj nagle po prostu... Co? Ktoś, kto ma orientację homoseksualną, może otwarcie z tym żyć? No to, to, to przecież to, to burza jakby część porządku, na którym stoi Kościół. No, pod tym względem rewolucyjna dla wielu ludzi była książka Federica Martela pod tytułem Sodoma, która, no właśnie, jakby to życie homoseksualne Kościoła Centrali, to znaczy w Rzymie, w Watykanie, opisuje dość dokładnie, chociaż nie zupełnie i nie do końca, ponieważ na końcu książki Frederica jest wymienionych prawie 200 kancelarii adwokackich, które tę książkę czytały i cenzurowały, żeby nie można go było pozwać o cokolwiek. W związku z tym, tej książce pod względem fotograficznym, Faktograficznym wyrwano zęby. Ale ta książka po pierwsze tłumaczy, dlaczego homoseksualiści nienawidzą homoseksualizmu. No i tutaj jest jakby takie zanurzenie się w, w mentalność ludzi, o których naprawdę niewiele wiemy, chociaż są wśród nas 6% podobno hmm. istot ludzkich ma orientację homoseksualną. I argumenty, że Pan Bóg w swojej wielkiej mądrości stworzył część ludzi. Homoseksualistami należy to uszanować, jakby nie dociera. No. A dlaczego Podobnie... my teraz o tym rozmawiamy? Bo to tak naprawdę nie, nie ma nic, nic do, 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 te, do tego tematu, bo molestowanie seksualne, dzieci, nie ma nic sam do powiedziałeś, homoseksualizmu. Sam Sam tak. powiedziałeś, że celibat i kwestia tego, że Kościół jest azylem dla hmm. homoseksualistów, ma coś wspólnego z kwestią ukrywania, z kwestią. Tak, to tak. Omerta. Ale ta. To tak. I ja bym dodał jeszcze brak kapłaństwa kobiet, dodałbym jeszcze spowiedź. Tam jest, tam jest wiele że Ja w książce wymieniam, wymieniam parę mm -hmm. tych, tych, tych powodów. Ale do homoseksualizmu to nie ma nic. To nie ma nic w tym sensie. To ma coś do, do tej hipokryzji tak? i do tego ukrywania w seksualności w ogóle, a homoseksualności tym bardziej. Tak? Ale. To, to, że to samo molestowanie nie ma nic do, 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 do homoseksualizmu. Tak, oczywiście. Bo, bo molestują, oczywiście, tak? molestują tak samo też dziewczynki, tak? A w książce jest mnóstwo przykładów. Także. No właśnie, tak. No dobrze, a tak na razie z innej beczki natknąłeś się zapewne, no, nie mogłeś się nie natknąć na polemiki związane właśnie z tym faktem, że. E no nie jest jeszcze przedmiotem wielu rozpraw. Fakt tej batalii Jana Pawła II przeciwko używaniu prezerwatyw. Ja pamiętam taką jego, jego homilię na stadionie w Kigali dosłownie na 2-3 trzy, trzy tygodnie przed masakrą w Rwandzie. Wtedy w Rwandzie co trzecia osoba była chora na AIDS i on całą swoją homilię poświęcił. No, zakazowi używania prezerwatyw. I tutaj ten aspekt pontyfikatu jest przemilczany. To znaczy, zakaz doktrynalny, mniej lub bardziej, no bo trudno mówić o doktrynie w kwestii prezerwatyw, która w Ewangelii nie występuje, ale ktoś to wymyślił, włączył do doktryny najwyraźniej. No, a tam ofiar było nawet więcej niż. Ofiar księży pedofili. Tak, ja w książce na początku zaznaczam, że ograniczę się do tego tematu, bo gdybyśmy chcieli te wszystkie tematy omówić, to jest naprawdę, jest tego całkiem, całkiem dużo. Jest bardzo, bardzo dużo. Ja tylko stwierdzam, no jak to powiedzieć, moim zdaniem, fakt, że te sprawy są związane jakoś. że tam. Zarówno tolerowanie te, tego molestowania. Eee, no tak, to... ale tolerowanie w najbliższym otoczeniu papieża w Kurii Rzymskiej za czasów jego pontyfikatu było sporo drapieżników seksualnych, hmm. dostajników, w tym kardynałów, yy, szefów lub sekretarzy kongregacji watykańskich, którzy się po Via przechadzali z młodymi, umalowanymi chłopcami. Hmm. Istniały w domach zakonnych prawdziwe domy schadzki, schadzek dla. W Krakowie nie było inaczej, nie? bo ja tam opisuję, że w dwóch przypadkach tam ksiądz mieszkał na Wawelu i tam jest opisane, tak? że mieszka z, z uczniem. Z młodym, młodym facetem, tak? Albo nawet z uczniami. Co? A... nie wiedziano? Nie wiedziano w tym domu, gdzie mieszkało pełne tych księży tych wysoko postawionych? No, Oczywiście, że wiedziano. Właśnie. No Marcel, Marcel Diagoyado, Theodor i inni serial, serialnie przestępcy seksualni należeli do grona faworytów. Jana Pawła II nie wiedział? No, Dosie na temat tego jadu skazuje, było że... od lat 70. w Watykanie dostępne i papież podobno się z nim zapoznał i nie zareagował, bo nie uwierzył. Tak, ale to wszystko... Tak jeszcze raz, to te nowe fakty rzucają zupełnie inne światło na jego pontyfikat, włącznie z tymi sprawami, które teraz wymieniasz. Tak? Bo i tak to już nie było bardzo wiarygodne, że on miał nie wiedzieć, albo nie wierzyć w sprawie, no, zwłaszcza De Goliadu, bo to jest, to, to jest wiadomo, że to już tak naprawdę, uuu, zanim on w ogóle stał się papieżem, to już było wi wiadomo. Ach, tak, Także tak, 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 on dostał już list od ofiary zaraz po tym, jak stał się papieżem, dostał drugi list, potem ofiary poszły do prasy. Tak? To cały świat już, 97, jeżeli dobrze pamiętam, Hartford Courant. Um, także to i cały czas on miał nie o tym wiedzieć, no to jest oczywiście zupełnie niewiarygodne. To już nie było wiarygodne, ale teraz w świetle tych nowych faktów to jest tym bardziej niewiarygodne, tak? To wyraźnie u niego widać taki mechanizm wyparcia. Wypieranie tej informacji od samego początku. Bo te opisy, kiedy on się dowiaduje, te, 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 te momenty, kiedy on się dowiaduje, tych momentów, kiedy on się dowiaduje o tym, na przykład w post kiedy on się dowiaduje o, o tym, co książ Lawrence robił, to też pierwsza jego reakcja jest: nie wierzy. Prawda? No, ale on musi wierzyć. Prowokacja ubezpiecza. Tak, tak, no nie, nie to, 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 to nawet to, to, to nie jest powiedziane, ale to po prostu jakby wpycha od siebie tę informację, tak? I tam jest opisane, że on musiał uwierzyć, bo sam Lawrence mu powiedział. Także u niego cały czas widać i to. Wskazuje więcej źródeł w, w książce. Cały czas widać ten sam mechanizm działa, tak? Że nie chciał dopuszczać do siebie tych informacji, ale wiedział. Oczywiście, że wiedział. Ale to, że to niedopuszczanie do siebie tej informacji nie dotyczy tylko Jana Pawła II, nie dotyczy tylko Kościoła, dotyczy całego otoczenia. I tu wracamy do początku naszej rozmowy, że dlaczego cały czas no, nie mówimy o ofiarach, tak? No właśnie dlatego, o zapytać właśnie. właśnie dlatego, że otoczenie, otoczenie na poziomie wsi, na, na poziomie, poziomie e, diecezji, ale też na poziomie całego, ludzie wiedzą dookoła, ludzie wiedzą, że takie rzeczy ma miejsce, a patrzą w drugą stronę, e, mają dla siebie usprawiedliwienie, tak? Dlatego też te stare reakcje są tak gwałtownie, Bo tak naprawdę. Ludzie wiedzieli i są w tym, jakby jest takie poczucie winne, tak? I to nieważne, czy to był Jankowski w, w Gdańsku, czy zapomniałem nazwisko tego dyrygenta w Poznaniu, mm, prawda? Tak. Otoczenie, otoczenie wiedziało wiedziano, yes. że on robi takie rzeczy, a równocześnie jakby nie dopuszczono do siebie te, tej wiedzy. No i to też tłumaczy właśnie dlatego, dlaczego. Ta reakcja jest tak gwałtowna. Opowiedz mi coś o, o ofiarach. Znaczy się, jak, jak dalece zostałeś wciągnięty w całą tę sprawę przez ofiary? Po swojej pierwszej książce zapewne dostawałeś listy, mm. dostawałeś jakieś nowe kontakty, jakieś nowe świadectwa. Kim są ci ludzie, którzy pamiętają o Bardzo różni. Bardzo, to bardzo to, to, to wszystko, co już właściwie pierwsze, pierwsze książki wiejskie dzieci. Nie, głównie. to tam jest, wszystko. Tam jest wszystko. Oczywiście na wsi. Ta presja, żeby milczeć, i to potępienie tych ofiar jest najsilniejsze. Na ogół jest łatwiej dla ludzi mówić w momencie, kiedy już wydostali, jakby z tego środowiska wiejskiego, tak? Jak zosta... no, ale też nie zawsze, tu nie ma reguł. Tak naprawdę, to, to co już widać też w pierwszej książce, te 12 tych świadectw, świadectwa, tam widać, że to są. No, wiekowo. I to są i mężczyźni, i kobiety, i bardzo młodzi, i starsi, To wszystko jest. To jest wieś, to jest miasto, to jest wszystko. Tak naprawdę no, nie wiemy, prawda. To jest wielkie, wielkie, wielka zagadka w tej chwili. My nie wiemy, jaką skalę. No, na, jak, na, jako, na jaką skalę to miało miejsce w Polsce? Ja myślę, że na bardzo dużą skalę to miało miejsce. Ale my się nie dowiadujemy, póki. No póki nie ma systematycznych badań, tak? Właśnie Do, czy takie badanie, które dziennikarze nie ma. Czy to holenderski, możemy, tak. czy niemiecki, no. czy francuski, a zwłaszcza tak, tak, tak w, w diecezji liońskiej, będzie możliwe kiedyś w Polsce, a jeśli tak, to kiedy? <laughs> um. No na, na pewno nie teraz, póki mam no, ten rząd, który mamy, który po prostu trzyma bardzo mocno z kościołem i kościoł z, tym, tym, z tą partią. No w Irlandii katalizatorem tej, 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 tej gwałtownej przemiany, również społecznej, nie tylko kościelnej, był jednak rząd Endakenny rozpoczął. Do, doszło do tego, że ten bardzo katolicki kraj. Zamknął swoją ambasadę w Watykanie na znak protestu przeciwko temu, co Watykan zrobił obywatelom jego kraju. No to jest raczej w tej chwili nie do pomyślenia w Polsce. Nie, ale no jaki rząd musiałby powstać w Polsce, żeby. Nie wiem, ja się tu nie, nie wypowiadam no politycznie, tak, tak. więc to po prostu ja nie wiem. Ale też chcę zaznaczać, że Um, nie wiemy, co jest w archiwach kościelnych i może być tak, że tam bardzo mało jest. No, bo, nie wolno ich bo... udostępniać. Trzeba je przesłać do Watykanu w tej chwili. Bo... Ciekawa jaka była w tym wszystkim rola Nuncjusza Pennacchio, a... a przedtem jeszcze Miliore, żeby skłonić Watykan do tego, żeby wydał dyrektywę, że nie wolno udostępniać władzom świeckim, sądom, prokuratorom e, archiwów. Diecyzyjnych trzeba je przesłać do Watykanu, żeby tam tak, tak, tak. zagrzebać i wtedy dopiero prokurator może wystąpić do Watykanu. No ale z tego co wiem, to chyba ani jedno dosie, o które prokuratura polska wystąpiła z Watykanu, nie dotarło jeszcze. Mm -hmm. No to obecna prokuratorom może też nie bardzo być pilna tak w tych tak, sprawach. Tak, no się... ale były dwa czy trzy wypadki, <laughs> tak. kiedy prokuratura się zwróciła no. o to. Ale chodzi mi o co innego, że wtedy. E... Że wtedy dużo załatwiano też bez zostawiania śladów na papierze. Pokazuje nam w książce też, że bardzo dużo było tych, tych obrad wewnątrzkościelnych i często są opisane przez informatorów SB. No bo SB chce, chciała wiedzieć, nie, co jest grane wewnątrz kościoła, więc ci informatorzy, księża, którzy współpracowali z SB. No, bardzo często opis, opisywali e, te obradę. A ani razu tam się nie pojawił e, temat, przynajmniej oni o tym nie mówią, że książę, którzy molestują dzieci. Tylko raz jest jakaś pośrednia wzmianka. Tylko raz jakaś pośrednia wzmianka, a to nie w ramach obrad, tylko ten moment, kiedy arcybiskup Baziak e, mianuje Sadusia na, e, no, takiego no, nadzorca katechyzacji, tak? nauki religii w archidiecezji. Ale, I to moim zdaniem wskazuje na to, że nie pisano o tym, nie mówiono nawet, no, tylko szeptem o tym mówiono. Tak? I może, może się okazać tak, że bardzo mało jest tych zmianków na, na, na papierze. Że to eufemistyczne to opisano, że no były jakieś kłótnie z innym księdzem na przykład, tak? To co też w sprawie Surgenta to dobrze widać, że mowa jest o tym, że cały czas jest kłótnia. Kłótnia, gdzie on występuje w roli głównej, tak? A nie, nie wiadomo, nie dopowiedziano o co tam chodzić. Chodzi, chodzi też, że tam po tym jest ta warstwa właśnie tego molestowania seksualnego, tak? A propos, jaki procent księży według Twojej oceny współpracował, był informatorami? U, to SB? jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Bo owszem, można tutaj. jak widzę, Leski nawet sugerował, że być może jedna trzecia wszystkich księży. Ja, tak i nie. Bo zależy, gdzie po pierwsze, bo było takie diecezje, gdzie był bardzo wysoki. Ja widziałam, no, odsetki tam na, na, na Pomorze na przykład gdzie było bardzo wysokie, w archidiecezji krakowskiej było niższe. Ale też jest, jest współpracownik i, i współpracownik, i informator i informator. Nie można powiedzieć, że każdy, który został zarejestrowany jako informator, no. albo nawet TW, tak, bo to też jest różnica, no. że każdy był tak naprawdę informatorem. Bo zresztą to też opisuje w książce, żeby byli tacy, którzy... No, Współpracowali systematycznie, zostali zarejestrowani jako TW, tajnego e, współpracownika, no ale SB po jakimś czasie twierdzi, że oni nie mówią całej prawdy. Tak? Że owszem, dzielą się informacjami, ale widać, że chronią Kościół, tak? Nie podając do końca całej informacji. Tak? Byli tacy, którzy zostali zmuszeni do współpracy. Zmuszeni do współpracy i wykręcali się jak najszybciej, tak? Ale przez jakiś moment y, byli zarejestrowani. Czy oni się liczą, nie liczą. Także to jest, każdy przypadek tak. jest inny i ja bardzo jestem ostrożny z takimi, no, że no, tak. tyle taki odsetek współpracował Oczywiście. i pokazaniem, bo to każde, każde, każdy przypadek jest inny i często nawet nie jesteśmy w stanie na podstawie tych dokumentów, które zostały zachowane, Ocenić, na ile ktoś no, naprawdę był jakimś podłem zdrajcą, i na ile ktoś był zupełnie inną grą. Przeglądałeś no. wypełnie teczkę poświęconą kardynałowi Dziwiszowi? Nie. Czemu? No, bo nie trafiło mi do mnie. Nie wiem, czy w ogóle jest coś takiego jak. Podejrzewam, że jest, ale niekoniecznie powszechnie dostępna. Słuchaj, ja chciałem Cię zapytać teraz o, o zupełnie drugiej strony. Ja byłem przez lata korespondentem z Włochy, w tym i z Watykanu, i poczytywałem sobie przez lata za duży przywilej fakt, że mogłem cytować dwa razy w tygodniu słowa, które wypowiedział Jan Paweł II, bądź to Podczas audiencji generalnych, bądź to podczas audiencji specjalnych, bądź to podczas modlitwania u Pański, bo to były no, wspaniałe manifesty humanizmu, chciałoby się powiedzieć, obrony praw człowieka, wielokrotnie. Żaden polityk przez te wszystkie lata nie wygłosił tak wielu płomiennych y, y, przemówień w obronie. Szeroko rozumianej moralności, etyki, pokoju, miłości bliźniego, żaden humanista, żaden filozof, a on to robił z ogromną regularnością i z przekonaniem. Czy rysując sobie w myślach Sylwetkę na Pawła II, bierzesz pod uwagę również tę część jego osobowości? To nie jest biografia. Nie, nie, ja nie mówię o książce, ja tak, mówię tak, o, tak, twoich, tak, tak. o twoich, Oczywiście, o Oczywiście, że on, to, to jest człowiek o wiele twarzy. nie? To jest, to jest, jest jasne, no, że to, po prostu te, myślę, że to też jest jakby tutaj jeden z głównych jakby na konkluzji, tak? Że zamiast patrzeć na, na pomnika, na pomnik, tak? Patrzymy na człowieka. I ten człowiek miał, no, Różne strony, tak? W niektórych sprawach wyraźnie stał, stał po, po dobrej stronie historii. No, akurat, gdy chodzi o molestowanie seksualne nieletnich, no, znalazł się po złej stronie historii. Także i to, i to jest Jan Paweł II, i to, i to jest Karol Wojtyła. Pojawiają się w tej chwili również ze strony opozycyjnej bardzo Emocjonalnie powiem na argumenty, że twoja książka i reportaż Marcina to jest woda na młyn PiSu, że to może e, przesądzić o wyniku wyborów, że w tej chwili, e, no niejako jako to częściowo potwierdzają, bo widać, że notowania opozycji spadają, niektórzy wiążą to właśnie. Z tym, co media reżimowe nazywają brutalnym atakiem na Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. No, to po kolei. E, co, dziennikarz musi się podporządkować e, agendzie politycznej? Nie. Po prostu nie. Po drugie, to jest też takie trochę szukanie e, no, kozła ofiarnego za ich własne po prostu nieudolność. Tak? Że niech opozycja bierze się do, do, do roboty, jak chce wygrać tam, te, te wybory, tak? a nie szukać. E, Winno gdzie indziej. Po trzecie, no proszę bardzo, ile lat już są dostępne te różne materiały? Tak? Czy naprawdę musiał ktoś e, przyjechać od zewnątrz tak? I, i, i to otworzyć? I kiedy jest dobry moment? To jest kolejne pytanie. A kiedy jest dobry moment, żeby o tym pisać? Bo, bo dla polityków nigdy nie jest dobry moment, chyba że to pasuje akord im. Tak? Dziennikarz nie może się podporządkować agendzie politycznej. Tak, to jest po prostu to jest jasne, bo to by była autocenzura, auto a kiedy by było dobry moment. Poza tym to jest, to jest zupełnie przypadek. Ja przez długie, długie lata, przepraszam, <laughs> przez długie lata ja się tym zajmowałem, tak? Szukałem, szukałem przecież ostatnie trzy lata bardzo intensywnie. Tak, no po prostu jeszcze co innego, gdyby nie to, że i bo jestem normalnie z korespondentem, tak? Czyli mam swoją normalną robotę. Ja to robiłem obok w swoim wolnym czasie, tak? Za własne pieniądze, tak? Gdyby nie to, że w zeszłym roku było tak dużo tych kryzysów, najpierw kryzys tych funduszy europejskich, potem kryzys pod granicą z Białorusią, nie, Białorusią, potem wojna na Ukrainie ten, te przy, i, i uchodźcy, no to książka już by był gotowa no, prawie rok wcześniej, tak? Także to jest, to, to, to jest, no tak po prostu jest, to jest przypadek, no tak się stało, trudno. Czy w twojej opinii całe to zamieszanie, które w tej chwili wydaje się, bardzo wiele osób podsyca, widząc z tym łakomy kąsek polityczny na dłuższą metę przyczyni się do. Umocnienia mitologicznego wizerunku Jana Pawła II. Czy co Polacy z tym robią. Nie da się już tego uratować. To, to nie robią, tak? Ja to, za to nie opowiadam. Po prostu o tego nie jest dziennikarz. Ja nie jestem o tego, żeby manipulować, nie wiem, opinie publiczne i tak dalej. Tak? Ja jestem o tego, żeby. No, to co dziennikarz powinien robić, ustalać fakty. tak? I tyle. I tyle. Co robisz w ogóle w Polsce? Skąd się tutaj wziąłeś? Jesteś tak długo. I dlaczego człowiek z zewnątrz się tym y, zajął? Dlaczego? No to już mówiłem, dlaczego się tym zajął. No, no jeszcze do końca. W tak, 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 2010 roku to właśnie w Holandii pierwsze przypadki e, tak. molestowania seksualnego nieletnich w kościele zaczęły wypłynąć na, 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 na wiesz, do, do, w, e, do, opinii, na publicznej, do tak. opinii publicznej. No i... I wtedy mnie pytano, jak to jest u ciebie tam w Polsce, tak? Czyli to, to, to trochę jak domino, nie? To się zaczęło w Stanach Zjednoczonych, potem Kanada, Irlandia, tak po prostu, tak po kolei. No i wtedy napisałem artykuł na temat, co, jest, co już wiemy o tym, co, co w Polsce, co, o, o takich przypadkach, ale znalazłem już bardzo szybko znalazłem więcej informacji niż było w ogóle publikowane w prasie, tak? I stwierdziłem, no co ja teraz z tym robię. No, co? To Ile moich czytelników w Holandii mogą czytać na temat takich przypadków w Polsce, tak? To jest trochę. No, to jest ograniczona przepuszczowość, tak jak powiem. Więc stwierdziłem, no to i to stwierdziłem, no to robię książkę z tego, tak? Po polsku dla Polski, tak? E, no, i tak powstała pierwsza książka. No Skąd i... się wziąłeś w Polsce? Wysłali cię specjalnie? Czy nie, tutaj... nie, nie, to jest tak. Trochę, no, tak, jak rzeczy czasami się dzieją w życiu, tak? Trochę przypadek. No. A czym jesteś z wykształcenia dziennikarzem? Czy... Nie, 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 jestem. Jak to się dumnie nazywa, Romanistą i filozofem. Tak skończyłem dwa kierunki. No, i którymi językami romańskimi mówisz i dlaczego mówisz No, tak nie tylko roma, po romańskimi, no, to jest różnymi językami mówię. No. Jakimi na przykład? No, tym, co tradycyjnie ch, ch, młodych Niderlandczyków poczęstują w szkole, czyli niemiecki, angielski, francuski, ale no, do tego polski. I tam jeszcze trochę. No. Jest pan Jan? Nie Powiedz mi na zakończenie, co odkryłeś, a czego w tej książce nie ma. Ach, jeśli możesz powiedzieć. Bo każde Twoje słowo będzie, wiesz, brane pod mikroskop, analizowane i użyte przeciwko Tobie. Ja no, w tej książce jest tyle, myślę, ile jest potrzebne, żeby odpowiadać na pytanie, które stawiam w tej, tej książce. A żeby odpowiedzieć na pytanie, które ja Ci teraz postawiłem, czego w tej książce. Nie, inaczej to powiem. Czy są rzeczy, których w tej książce nie ma, które wiesz? No, przecież ja na, na początku tej książki. Tam podaj sporo tych tematów, sporo tematów, których mi się nie zajmuje. Tak, Kardynałem Sapiechu? Nie, ja to, to w ostatniej chwili dodałam, ale to jest, bardzo się zastanawiałam dodać, nie dodać. I to jest trochę też, bo to stricte nie jest związane z odpowiedzią na pytanie, czy wiedział, nie wiedział. To tak naprawdę już, ale myślę, że ta informacja no, o Sapiesze może być bardzo ważne, żeby znaleźć odpowiedź na inne pytanie, mianowicie dlaczego Karol Wojtyła i potem Jan Paweł II tak uparcie no, patrzył w drugą stronę, gdyby było mowa o, o molestowaniu. Tak? I niezależnie od tego, czy sam to doznał, e, czy nie, e, myślę, że to może być bardzo, bardzo... No, Kluczowa wręcz e, postać, to znaczy, Sapieha może być kluczową posta postacią e, przy znalezieniu od odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Czy w świetle tego wszystkiego, co cię spotyka po publikacji tej książki, będziesz się dalej zajmował tą tematyką, czy rzucasz ją i zajmiesz się A, czymś niewłaściwym? Na przykład wojną w Afganistanie, czy, e, czy gdziekolwiek. 10 lat temu też stwierdziłem, że koniec z tym. No i... Widzisz, czym to się kończy. To jest odpowiedź wieloznaczna. Czyli jest nadzieja, że będą nowe książki tutaj, tam, na ten temat. Ja nic z tym nie, nie no, na razie nie, no, na razie nie. Na razie nie. Trzeba jest, odpocząć. Tak. Dziękuję bardzo. Eke, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Naszym gościem był holenderski dziennikarz Eke Overbeck. Autor książki Maksima Kulpa. Papież Jan Paweł II wiedział: polecam Państwu lekturę, wyrobienie sobie własnej opinii na ten temat, niesłuchanie gotu medialnego, bo to szkodzi na zdrowie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Algro Antropo. Dziękuję bardzo.